Witam Państwa serdecznie. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest pan poseł Andrzej Dąbrowski, poseł Zjednoczonej Prawicy. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry Państwu. Panie pośle, no proszę naszym telewidzom tą Zjednoczoną Prawicę nieco przybliżyć, no bo rzeczywiście się zamieszało na tej prawicowej stronie naszego życia politycznego i chciałabym, żeby pan przybliżył, no, o co tam chodzi z tą nową prawicą. O co nam chodzi? Nam chodzi o to, żeby odsunąć od władzy Platformę Obywatelską, której rządy są tragiczne dla Polski. Po wielu latach zostały wyciągnięte wnioski, że no, musi być jeden silny konglomerat formacji politycznych, prawicowych. Oczywiście pod wodzą najsilniejszego członu, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość. No bo właśnie, na kongresie widzimy i Marka Jurka, i Jarosława Kaczyńskiego. Tak. Nie, no to o to chodzi, żeby właśnie Bielan, byli... Tak, no. O to chodzi, że można się kłócić w rodzinie, to się w każdej rodzinie zdarza, ale w decydującym momencie, w ważnym momencie trzeba się zjednoczyć się dla dobra Polski. Prezes Kaczyński, bo to przecież od niego wyszła ta inicjatywa, bo to Prawo i Sprawiedliwość, jak mówiłem, jest najsilniejszym podmiotem tutaj, jest bardzo zdeterminowany do tego, żeby te wybory wygrać i wie, że do tego, żeby wygrać, potrzebny jest mu i Marek Jurek, który... A pan wierzy, że się da wygrać? Wierzę. Jeżeli będziemy razem, tak jak tutaj... No, my idziemy teraz dość szerokim frontem, bo tak jak mówię, jest PiS, jest Marek Jurek, który ma dbać o tą stronę wartości chrześcijańskie, jest Jarosław Gowin i my Polska Razem, czyli te wartości wolnościowe, gospodarcze, te rzeczy są dla nas najważniejsze. Jest Solidarna Polska, dla której sprawy bezpieczeństwa są najważniejsze. Także ten program, który zresztą kongres programowy był teraz w niedzielę zapowiedziany, odbędzie się w czerwcu. Ja myślę, że tam będzie konkretny program i tam z tego co wiem, te postulaty będą, naprawdę mam nadzieję, że trafią do ludzi, bo tak jak mówię, będzie coś ze sfery gospodarczej, takiej wolnościowej, żeby pomóc polskim przedsiębiorcom. Pan mówi tak jak Korwin, Mikke, że Polacy są zniewoleni? Znaczy w dużej mierze tak. Jeżeli chodzi o gospodarkę, to jest dramat. Panie redaktor, ja jestem w polityce od 10 lat. Wcześniej prowadziłem przez wiele lat własną firmę, wcześniej pracowałem też w prywatnym biznesie. I naprawdę, z tego co ja widzę, jest z każdym rokiem coraz gorzej. Przecież tak duże daniny społeczne, jak my płacimy, to jest niewyobrażalne. No, no przecież podatki, olbrzymie VAT-y, olbrzymie ZUS-y. Przecież ta instytucja jest, no, okrada nas wszystkich. My wiemy, że płacimy kolosalne kwoty na emerytury, których nie będziemy mieli, albo będą to emerytury głodowe. No więc na czym to, po co to wszystko? Ale sondaże wskazują na ogromne poparcie dla partii rządzącej, dla koalicji PO-PSL. Ludziom się podobają te rządy. To nie wiem, czy ogromne poparcie. No duże, wygrywają we wszystkich sondażach. No w sondażach tak, na razie w ostatnich wyborach przegrali. Jeśli chodzi Który? O samorządowych, no przecież wygrał blok prawicowy, no tylko niestety tak się to poukładało dzięki tym dziwnym wynikom, że... Nie wierzy pan, tak? Nie. Znaczy uważam, że to jest niemożliwe, żeby aż tak Polacy się mylili. Ponad 2 miliony głosów nieważnych i nie, dla mnie to na pewno coś jest nie tak. I wie pani, Ukraina w czasie konfliktu była w stanie w ciągu doby policzyć wyniki wyborów. O Francji, gdzie wybory lokalne są niesamowicie skomplikowane, to po kilku godzinach były oficjalne wyniki, a my... Dwa tygodnie liczenia głosów. Sądu i sądy oddalają protesty. Panie redaktor, wyborcze. Ja teraz się nie chcę wdawać w szczegóły, bo to jest bardzo skomplikowane. Jeżeli nie można wyciągnąć oficjalnego protokołu, a termin składania złożenia do sądu jest określony, a nie ma się dokumentów, to sądy to odrzucają. To jest bardzo sprytnie zorganizowane i to jest debata na odrębną dyskusję. Musiał przynieść ustawę, byśmy krok po kroku prześledzili, gdzie były te blokady, że sądy nie mogły tak jakby... podjąć tak, sprawy, bo nie miały dokumentów. Tak. Rzędy formalno-proceduralne. A jeśli chodzi o te sondaże, no jeżeli wszystkie media
trąbią o tym, jak jest cudownie w kraju, jak cudownego mamy prezydenta i jak cudowny mamy rząd, nie pokazują realnej rzeczywistości, realnego życia. Wie pani, jeżeli zbiera się demonstracja ludzi w Warszawie, kilkunastotysięczna, i o tym się nikt nie zająknie w głównych wydaniach wiadomości, a ludzie nie siedzą i nie oglądają stacji informacyjnych, tym się zajmują politycy albo ludzie... Nie, no trochę oglądają. Ale ja mówię informacyjnych. Mhm. Ludzie się skupiają na głównych wydaniach wiadomości. I tam nie ma o tym, że właśnie był Kongres Zjednoczonej Prawicy w zeszłą niedzielę. Nie wiem, że w Warszawie zebrało się kilkanaście tysięcy frankowiczów, którzy protestują. Że protestują pielęgniarki, albo są to wzmianki, czy nauczycielki, są to wzmianki i takie sekundowe. A poświęca się resztę czasu temu, że super jest w Polsce, a reszta to są jakieś tam rzeczy, nie wiem, urodził się szczur z dwoma głowami i to jest wiadomość na główne wydanie wiadomości w telewizji publicznej. Bo ja mówię, no, jak telewizja prywatna chce robić takie wiadomości, to okej. Okay. Ale telewizja publiczna jest innym tym, bo póki co jesteśmy wszyscy zobligowani pod sankcjami karnymi płacić na tę telewizję i to nie może tak być, bynajmniej nie powinno. Dlatego stąd moim zdaniem te sondaże, ale i tak uważam, że dzięki internetowi, dzięki takim mediom jak tutaj państwa medium prywatnym, do coraz większej grupy osób dociera to, że jednak nie jest tak fajnie. Bo naprawdę nie jest fajnie, mogło być lepiej. Staramy się przynajmniej jakoś obiektywnie prezentować telewidzom rzeczywistość. To nie o to chodzi. Ja jestem przeciwnikiem przechylania w jedną czy w drugą stronę. Media są od tego, żeby pokazywać to, co się wydarzyło, obiektywnie. Po wydaniu wiadomości. No są programy publicystyczne. Nie da się całkowicie obiektywnie, ale przynajmniej się staramy. Nie, ale do tego są programy publicystyczne. Tam dajmy komentarze. Tutaj ma być przedstawione, mają przedstawione fakty, to co się wydarzyło. Ale wczoraj przedstawiliśmy fakt, który miał miejsce, fakt wielkiej rangi. Przyjechał do Wałbrzycha prezydent Komorowski. No bardzo fajnie. Znaczy powinniśmy się cieszyć, że, no tak, że wie, gdzie jest Wałbrzych, że wie, że wie jak... Jak wymawiać nazwę miasta, bo ostatnio był... A co, gdzieś nie wiedział? No, tak, w Opolskim, z tego co się orientuję, pominął w ogóle Opole, że to stolica tego województwa, bo przekręcał nazwy tam Kędzierzyna, Koźla i innych miejscowości, ale... Bo może zmęczony jest już kampanią prezydent przecież... Ja myślę, że pan prezydent Komorowski jest ogólnie zmęczony tymi pięcioma latami prezydentury. Była intensywna, powinien... znaczy... No, może był tak rozleniwiony tą prezydenturą, że jak teraz ma coś zrobić, to jest to ponad jego siły. Bo wszędzie usypia, nie wygląda to najlepiej, wygaduje jakieś dziwne rzeczy, odrobił. No, ona może nie była intensywna, ale była bardzo szkodliwa dla Polaków. Przypominam, że to prezydent podpisał ustawę emerytalną o tym, że w sposób drastyczny został podniesiony wiek emerytalny. Szczególnie to dotyczy kobiet. Mało tego, to właściwie ta reforma niewiele dała i ja się obawiam tego, że po wyborach prezydenckich i parlamentarnych zaraz będziemy mieli kolejny podniesiony wiek, nie wiem, tym razem do 70 lat, albo będzie jakiś dekret, że do 80 albo pracujemy do śmierci po prostu, bo nie ma pieniędzy w budżecie i nie ma się co oszukiwać, że będziemy mieli te emerytury. Ja mówię, przy optymistycznym wariancie będą te emerytury głodowe w wysokości tam 400-500 zł. A dlaczego się nie udał pana Mariasz z PSL-em? Taki rozwód właśnie był głośny niedawno pana. No nie niedawno, ponad rok temu, półtora roku temu. Ja nie zmieniam poglądów. Ja jestem konserwatystą o wolnościowo-liberalnych poglądach gospodarczych. Premier Piechociński mówił o tym, że będzie wspomagał przedsiębiorców, że będzie chciał ich wspierać, a z drugiej strony będzie szedł ten konserwatyzm, tradycyjne podejście do rodziny, tradycyjne podejście do naszych wartości, do religii, do historii Polski. Niestety, to w ogóle poszło w zupełnie innym kierunku. Wie pani, to nie tylko mój był rozwód, bo przecież w tym czasie, kiedy ja wchodziłem do PSL, były rozmowy z PJN-em, czyli z obecnym moim środowiskiem, Adamem Bielanem, Pawłem Kowalem, tam szeroko też był wtedy wymieniany Jarosław Gowin. To miała być partia konserwatywno-chadecka o liberalnym podejściu do gospodarki, o takim wolnościowym. Nie wyszło z tego nic. Teraz jest tam w klubie chyba 15 osób o skrajnie lewackich poglądach, nie lewicowych, tylko lewackich, z ruchu Palikota, w tym tutaj nasza posłanka z Wałbrzycha, z okręgu wałbrzyskiego. O wspomaganiu przedsiębiorców to ja nic nie mówię, bo podnosząc VAT
I jeżeli premier Komorowski myśli, że jak jeździ po Zjednoczonych Emiratach Arabskich i potem to on wspomaga przedsiębiorców drobnych, no to oczywiście to ma sens. No ale nam są potrzebne inne radykalne rzeczy. Nam jest potrzebne obniżenie podatków, ułatwienie dostępu przedsiębiorców do środków unijnych też, jeżeli już jesteśmy w Unii Europejskiej i mamy tych środków czerpać, bo te bariery biurokratyczne, tu są piękne reklamy, przyjść do punktu konsultacyjnego. Ja 2-3 miesiące temu sam dowiadywałem się, bo byłem poproszony przez grupę przedsiębiorców, żeby się dowiedzieć o pewne rzeczy, no i co słyszę? No ale panie pośle, no na razie to my nic nie wiemy, może trzeci kwartał, może czwarty. No to ja mówię, to jak? To tutaj reklamujecie, mówicie, weźcie sprawy we własne ręce, korzystajcie z programów, a tu nie wiadomo, na co będą dokładnie te pieniądze, ile będzie tych pieniędzy. Tak się nie robi z przedsiębiorcami. Tu, co jest najważniejsze w biznesie? Najważniejsze jest stałość przepisów i to, że przewidywalność działań. U nas niestety tego brakuje. Ja mam tutaj bardzo duże, znaczy oczywiście ja mam bardzo dużo przyjaciół i znajomych PSR-u, którzy by zostali moimi znajomymi, ale myślę, że prezes Piechociński nie podołał temu, co chciał zrobić, bo on pewnie chciał zrobić formację konserwatywną, ale też taką nowoczesną, jeśli chodzi o gospodarkę. Nie wyszło mu. To powstała formacja lewicowa, podejściu do gospodarki takim bardzo etatystycznym, czego ja jestem przeciwnikiem. Jestem zwolennikiem likwidacji KRUS-u, jestem zwolennikiem likwidacji ZUS-u, wydaje mi się mocnego ograniczenia tych instytucji, bo my poradzimy sobie doskonale bez nich i niepotrzebne jest wydawanie co roku kilku miliardów z budżetu państwa. Ale w kodeks karny też chce pan zaingerować projektem ustawy. Znaczy tak, no udało się po ponad roku moich działań, że odbyło się pierwsze czytanie zmian w kodeksie karnym mojego autorstwa. No, ja to przedstawiałem, a było to pisane razem przecież oczywiście z grupą szanownego grona prawników. Chodzi o zmianę w kodeksie karnym dotyczący obrony koniecznej. Chodzi o to, żeby człowiek mógł się bronić we własnym domu, we własnym domostwie, czyli też we własnej firmie i nie szedł za to do więzienia. Bo teraz sprawa jest źle zorganizowana w naszym prawie, bo trzeba udowodnić, że działo się pod wpływem emocji, że działo się w sposób racjonalny. Ciężko jest działać w środku nocy, jak się człowiek obudzi, zobaczy złodzieja w swojej kuchni, obok śpi jego rodzina, więc ciężko jest działać racjonalnie i zawsze jesteśmy zburzeni, chyba że ktoś jest wyszkolonym komandosem albo jakimś innym człowiekiem, który się na tym zna. No wtedy co robimy? Bierzemy, co nam podpadło pod ręką, staramy się obronić i przegonić tego intruza, tego bandytę, napastnika. No niestety, u nas jest tak, że jak się obronimy skutecznie, a niestety coś się stanie temu napastnikowi, to nie jest tak jak na amerykańskich filmach, że przyjeżdża policja, ukrywa nas kocem, daje kubek kawy, dziękuję nam za obywatelską pomoc, zabiera napastnika. U nas nie, u nas przyjeżdża policja, wyciąga kajdanki, skuwa nas w kajdanki, zabiera do aresztu śledczego. Tam areszt śledczy trwa średnio od 3 do 9 miesięcy. Tam tłumaczymy się, że nie jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, wielbłądem, że to on nas napadł, mimo tego, że to było w naszym domu. Są wyroki, gdzie nie wiem, sędziowie uznają, że no przekroczyliśmy, chociażby dlatego, że nie wiem, nie raz dźwięliśmy kogoś nożem broniąc się, tylko dwa razy, że dźwięliśmy go nie w to miejsce, które powinniśmy, że uderzyliśmy go za mocno, że dlaczego to było żelazko, a nie ręka. No, przepraszam bardzo, jeżeli ktoś wchodzi do mojego domu, nie robi tego przypadkowo, bo jakby, nie wiem, sąsiad pomylił się wchodząc na inne piętro, to przecież byśmy poznali sąsiada, sąsiad by pukał. Tu ktoś wchodzi z premedytacją w środku nocy, chce nas, my nie wiemy. Pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach nie wiemy, czy on chce nas okraść, nie wiem, zgwałcić, zabić, więc reagujemy impulsywnie i za to nie powinno być kary, bo tak jak mówię... Na jakim etapie są prace? No etapie, ja jestem zdruzgotany, bo projekt jest... Mówię, wałkował się ponad rok, aż został dopuszczony do pierwszego czytania. Tam niestety przedstawiciele Platformy Obywatelskiej zgłosili wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu. A to, co wygadywał podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, to jest po prostu, ja nie wiem, kuriozum. Ten pan chyba został w czasach, gdzie był działaczem jeszcze PZPR-u i Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, bo jemu się pomyliły pojęcia. My żyjemy w kraju, w którym wolność osobista, wolność majątkowa powinna być święta i tak powinno być zapisane. On mówi o tym, że u nas nie obowiązuje zasada my home, my castle, czyli mój dom, moją twierdzą, że my nie będziemy robić siebie jakiegoś dzikiego zachodu i że to jest legalizacja zabójstwa.
No przepraszam bardzo, przecież ten pan wygaduje głupoty. To co dzikim zachodem jest wszystkie kraje anglosaskie, Ameryka, Australia, Wielka Brytania. No przecież musimy mieć prawo do tego, że jak ktoś nas napada w naszym własnym domu, żeby móc się bronić. Przecież potem tym ludziom rujnuje się życie przez to, że są napiętnowani, przez to, że nie mogą prowadzić, nie mogą pracować, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Co przeżywają ich rodziny, jak oni siedzą w areszcie śledczym? Areszt śledczy jest najgorszy, nie ma prawa do odwiedzi, nie ma prawa do niczego. Mało tego, jeżeli takiemu napastnikowi coś się stanie, nie wiem, złamie mu się rękę, dwie, to nie dość, że my się jeszcze tłumaczymy przed sądem, to on potem jeszcze nas poda z powództwa cywilnego, że będziemy mu zrobili krzywdę i będziemy mu płacić rentę. To jest chore. Państwo powinno stać po stronie prawowitego obywatela, a nie po stronie bandyty. I myślę, że moi koledzy parlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej zrozumieją to i jednak wycofają ten wniosek i skierują to po prostu do prac w komisji, żebyśmy mogli, nie wiem, dyskutować na ten temat, doprecyzować to, ale żeby jednak to ofiara była chroniona, a nie bandyta. Panie pośle, tak zupełnie na koniec, bo mówił pan wiele o tym podejściu liberalnym do gospodarki i dochodzą nas tutaj do redakcji słuchy, że władze Świdnicy zamierzają wdrożyć pomysł w życie, a polega on na tym, żeby ogródki piwne zamknąć o godzinie 23. Co pan myśli o tym? W sezonie letnim ogródki tak. O 23. Tak. Ja powiem tak, ja zamierzam, bo już potwierdziłem, na 3 maja na uroczystościach w Świdnicy, więc spróbuję porozmawiać z panią prezydent, bo wydaje mi się ten pomysł... No dzisiaj są jakieś konsultacje prowadzone właśnie w tej kwestii. Wydaje mi się ten pomysł troszeczkę niedorzeczny. W związku z tym, że jeżeli te ogródki będą zamknięte, no z czego żyje miasto? Miasto żyje z tego, że są tam ludzie, turyści, ludzie z okolic, ale też mieszkańcy. Że jak szczególnie, bo to głównie dotyczy weekendów, potem jak już będą wakacje, to może też tygodnie, mają gdzie wyjść. No jeżeli robimy sytuację taką, że o 23 bije gąb i koniec, a przypominam, że nawet Anglicy się z tego wycofali, bo kiedyś tam było, że o 23, ale jak zobaczyli, że można bawić się dalej, to już się z tego wycofali. No nie, no przecież... Co innego jest zakłócanie porządku. Jeżeli coś się dzieje, to od tego jest Straż Miejska i od tego jest policja. Ale co innego jest zabronienie ludziom wyjścia w piątek, w sobotę, w niedzielę, czy w jakikolwiek inny dzień tygodnia. Przecież to będzie generował popyt. No ja mówię, dlatego te ogródki będą głównie na weekend tak długoczynne, do tego, żeby mogli sobie posiedzieć do godziny 12 czy do 1, porozmawiać ze znajomymi. Tym bardziej, że wielu z nas pracuje dużo i właściwie może się spotkać nawet w weekendy dopiero zacząć o godzinie 20, 21. Więc jak się zje kolację, chce się wypić lampkę wina, piwa czy czegokolwiek innego, co jest dozwolone, powinien mieć do tego prawo. To jest zabijanie przedsiębiorczości, ale mało tego, to jest zabijanie też miasta. Bo jeżeli to miasto będzie wymarłe i ktoś przyjedzie z zewnątrz i powie, no tak, mamy piękny rynek, bo w Świdnicy jest piękny, zresztą w Wałbrzychu też. Ale jak wygląda rynek po południu czy wieczorem w Wałbrzychu? No różnica jest znacząca. No, jest wymarłe. We Wrocławiu był ten sam problem, zresztą jest w każdym mieście. I teraz tak, jeżeli ja decyduję się na to, żeby mieszkać w centrum miasta, co daje pewnego rodzaju luksus, bo wszędzie mam blisko, mogę dojść na piechotę, ale mam też z tego powodu pewne minusy. Czyli to, że tam odbywają się imprezy na tym rynku, są ogródki piwne, to wszystko. Mówię, my nie twórzmy nowej historii, uczmy się od tych, co już to przerabiali. No my tutaj najbliżej mamy, przerabiał to Wrocław, przerabiała to Warszawa. I ogródki są, bo ogródki i muszą być, bo to jest takie, rynek jest, szczególnie te miejsca takie główne, to jest serce miast. Zresztą na osiedlach też powinny być takie miejsca, żeby młodzież nie siedziała po ławkach i po bramach, tylko żeby mogła spotkać się w jakimś ogródku i tam posiedzieć. Więc nie, ja jestem absolutnie przeciwny jakimkolwiek rygorom, które utrudniają życie i przedsiębiorstwom, utrudniają życie mieszkańcom. Jeżeli łamie się prawo, od tego jest policja, jest Straż Miejska, a nie odgórne przepisy, bo biurokracja w naszym kraju jest doprowadzona do perfekcji i na pewno to trzeba zmienić. Panie pośle, bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Za dzisiejszą rozmowę, za przybycie do studia. Państwu także dziękuję za uwagę. Rozmawiałam z panem posłem Andrzejem Dąbrowskim, który reprezentuje Zjednoczoną Prawicę. Dziękuję bardzo.